Na Placu Wolności w Olecku w piątek 12 czerwca odbyło się spotkanie ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego z licznie przybyłymi mieszkańcami. Piątkowski w pierwszej kolejności wyjaśnił, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na realizację zadań oświatowych w polskim systemie edukacji. Pandemia doprowadziła do tego, że niestety musieliśmy zrewidować dotychczasowy styl życia, ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie możemy zostawić naszych najmłodszych na kilka tygodni, na kilka miesięcy, a może dłużej, bo przecież nikt tak naprawdę w marcu nie wiedział, ile czasu to będzie trwało. Nie mogliśmy ich zostawić sami sobie. Stąd bardzo szybko podjęliśmy decyzję o przejściu na tak zwane kształcenie na odległość. Jeszcze kilkanaście lat temu pewnie byłoby to niemożliwe, ponieważ nie było takich możliwości technologicznych, które by umożliwiły kontakt wirtualny, kontakt dzięki internetowi. Dziś na szczęście jest to już możliwe. Minister rozwiał zebranej publiczności szereg wątpliwości dotyczących m.in. finansowania systemu polskiej oświaty, sposobach na realizację zdalnego nauczania w związku z pandemią koronawirusa, postrzegania roli nauczyciela w szkole, a także o zbędnym tworzeniu stosów pojedynczych papierów, które w ostateczności składają się na jedną wielką dokumentację. Na razie nie przewidujemy zmian dotyczących wysokości subwencji czy dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Pozostaje to na razie na tym poziomie, jakim jest. Przypomnę, że w okresie pandemii, mimo tego, że przedszkola nie działały przez jakiś czas, dotacja nie została zmniejszona, cały czas subwencje były wypłacane, samorządy miały obowiązek przekazać tę dotację przedszkolom niepublicznym. Mam nadzieję, że te zajęcia będą mogły już w pełni wrócić od 1 września. Na razie dajemy tylko taką namiastkę, to dlatego wprowadziliśmy konsultacje od 1 czerwca, aby uczniowie, którzy czują potrzebę uzupełnienia wiedzy, poradzenia się nauczyciela, czy chociażby poprawienia oceny, bo nie zawsze to kształcenie na odległość umożliwia takie zupełnie sprawdzenie, czy uczeń samodzielnie potrafi odpowiedzieć na pewne pytania. Te konsultacje pokazały, że nic tak naprawdę złego w szkołach się nie wydarzyło. Ponadto egzaminy przebiegają spokojnie. Wydaje się więc, że jeżeli zachowamy ostrożność, to gdy pandemia nie będzie się rozwijała, 1 września wrócimy do tradycyjnych zajęć, a kształcenie na odległość będzie tylko wspomaganiem tradycyjnej formy nauczania. Szkoła nigdy tak naprawdę nie zrezygnowała z wychowania i nauczyciel, oprócz tego, że jest nauczycielem, jest także wychowawcą. Zawsze. I gdy rozmawia na lekcjach, obojętnie na jakim przedmiocie, to jednocześnie nauczyciel także wychowuje. Być może to nie zawsze było doceniane, nie zawsze wyeksponowane, ale to jest jedno z ważniejszych zadań szkoły i je trzeba kontynuować. Ja z panią się zgadzam. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że jednak sama szkoła nie jest w stanie wychować dzieci i wychować młodzieży. Bez współpracy domu rodzinnego ze szkołą tych efektów nie będzie. Zarzut, że szkoła jest zbyt zbiurokratyzowana, jest już od wielu miesięcy. My próbujemy to zmienić. Przed pandemią kilkakrotnie spotykałem się m.in. ze związkami zawodowymi, z samorządami, aby znaleźć źródła biurokracji. I gdy przyjrzeliśmy się temu bliżej, to okazuje się, że same dokumenty formalne, ustawy i rozporządzenia ministerialne tak naprawdę jest chyba tylko jeden fragment działalności szkoły, gdzie generuje trochę dokumentacji. To jest przede wszystkim praca z tymi dziećmi o specjalnych potrzebach. Bo tam rzeczywiście, zanim się rozpocznie praca z tym dzieckiem, trzeba jednak rozpoznać ubytki i powody, dla których z tymi dziećmi trzeba inaczej pracować. I bez takiego planu nie da się tego zrobić, tam więc musi być troszeczkę tej biurokracji. Natomiast poza wypełnieniem arkusza organizacyjnego, wypisaniem ocen w dzienniku i w arkuszu organizacyjnym, państwo w zasadzie nie mają tak naprawdę obowiązków narzucanych przez państwo. Słowa otuchy, wsparcia i uznania za trud włożony w przekazanie wiedzy w jak najszerszym spektrum młodemu pokoleniu należą się wszystkim nauczycielom, mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Tu po raz kolejny chcę bardzo, bardzo podziękować nauczycielom, którzy chociaż nie byli do tego tak naprawdę szkoleni i przygotowani, którzy dotąd nie mieli możliwości korzystania z tych środków komunikacji na dużą skalę, aby przekazywać swoją wiedzę i umiejętności uczniom, bardzo szybko przestawili się na ten sposób pracy z uczniami. Na pewno nie było się bez potknięć. Na pewno zdarzało się tak, że czasami te partie materiału były nieco za długie, ale to funkcjonuje. Państwo wiedzą także, że tu w Olecku to kształcenie na odległość zafunkcjonowało, że uczniowie systematycznie przygotowują się do kolejnych zajęć. Dzięki temu nie stracili tych ponad 2 miesięcy. W
innych, zmienionych warunkach, ale przygotowali się chociażby do egzaminów. Udało nam się doprowadzić do tego, aby w takich warunkach pewnych obostrzeń sanitarnych uczniowie spokojnie i bezpiecznie te egzaminy zdawali. I edukacja jest jedną z tych dziedzin życia, w których mimo pandemii w miarę normalnie przygotowujemy uczniów do kolejnych etapów edukacji. Na zakończenie spotkania w Olecku minister Dariusz Piątkowski życzył powodzenia wszystkim maturzystom, aby osiągnęli jak najwyższe wyniki i dostali się na wymarzone studia, zaś ósmoklasistom przekazał słowa cennego wsparcia na kilka dni przed rozpoczęciem egzaminów. Tak, maturzystom już życzyłem powodzenia, trzymamy za nich kciuki. Mam nadzieję, że także ósmoklasistom te egzaminy pójdą bardzo dobrze. Połamania piór, kochani uczniowie, powodzenia, a wkrótce korzystajcie po prostu z wakacji. Paweł Kopiczko, Para FM.